Kolejny tydzień za nami, pora więc na przegląd wydarzeń z życia Grupy Orlen. Zapraszam na najnowsze wydanie naszego programu. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. Oto główne tematy tego wydania. Kolejny rekordowy rok wynikowy. Biuro Podatków bierze się za doradzanie. Pół wieku płockiej secesji. Sala notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych była miejscem konferencji, podczas której nasz koncern ogłosił wyniki finansowe dla grupy za 2017 rok. Mamy się czym pochwalić, a co najważniejsze, dobre wyniki osiągnęły wszystkie segmenty firmy. Wynik osiągnięty za 2017 rok jest wyższy o 1 000 000 000 zł. To efekt pracy menedżerów podejmujących decyzje biznesowe oraz pracowników realizujących zadania wynikające z obowiązującej strategii. EBITDA LIFO to 10,4 miliarda złotych, rekordowy przerób ropy wyniósł 33,2 miliona ton, sprzedaż produktów wyniosła 42,4 tony, a rekordowy wynik finansowy wypracował Detal, ponad 2 miliardy złotych. W kontekście wyników prezes zarządu PKN Orlen odniósł się do realizacji strategii w oparciu o jej filary. Pierwszy budowa wartości, drugi ludzie i siła finansowa. Każdy z tych trzech filarów w roku 2017 wzmocniliśmy, a nierzadko przekraczaliśmy zapowiedzi przedstawione w strategii. Mieliśmy 12,8 dolara modelowej na baryłkę modelowej marży downstream. To jest poziom bardzo nas satysfakcjonujący, powyżej założeń strategicznych. To dodatkowo było wsparte bardzo dynamicznie rosnącą konsumpcją paliw, szczególnie na rynku polskim. Nasze operacje miały olbrzymie zadanie, pracę do wykonania. Produkcja, która mimo planowanych, nieplanowanych remontów musiała dociążyć instalacje. Pracowaliśmy praktycznie pełną parą przez cały rok. Rekordowy przerób ropy nigdy w historii nie był tak wysoki. Handel, który musiał zaspokoić potrzeby rynkowe i nie tylko z własnej produkcji, ale także staliśmy się aktywnym graczem, jeśli chodzi o import, więc i sprzedaż, i produkcja, siły operacyjne naprawdę stanęły na wysokości zadania. Wszystkie siły wsparciowe, można powiedzieć, też wiele sukcesów. Widzimy z naszej prezentacji szereg nagród, które otrzymaliśmy, które świadczą o naszej dobrej organizacji, czy też efektywności działania. Dobra sytuacja rynkowa i osiągnięcia finansowe wszystkich segmentów koncernu doprowadziły do sytuacji, w której w 2018 rok wchodzimy z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Światowe trendy w gospodarce są pozytywne. Oczywiście jest pewna presja wynikająca z wzrostu cen ropy, presja na marże, ale nie przewidujemy w roku 2018 raptownych zmian, a więc te zmiany będą. Presja na marże może być większa, więc nie ma dzisiaj przesłanek do jakiegoś postrzegania tego roku, że będzie nadzwyczajnie trudny, ale ostatnie miesiące pokazywały, że będzie troszkę trudniejszy, no ale z naszego punktu widzenia jest to tylko taka konsekwencja, że powinniśmy szukać większych efektywności, powinniśmy wykorzystywać wszystkie szanse, które się pojawiają, determinacją pracować, realizować strategię, no i wyciągać wnioski z tego, co robiliśmy znakomicie, a co jeszcze możemy poprawić. Przypomnijmy, że w 2017 roku Rada Nadzorcza koncernu powołała zarząd w obecnym składzie na nową 3-letnią kadencję. To jest ten czas, kiedy pracownicy Biura Podatków PKN Orlen podejmują dodatkowe działania na rzecz innych pracowników grupy. Przez najbliższe tygodnie będą pomagali tym, dla których wyszukiwanie ulg czy też rozliczanie się z Urzędem Skarbowym nie stanowi najbardziej pasjonującego zajęcia na przełomie zimy i wiosny. Wizyta w Urzędzie Skarbowym to dla niektórych czysta formalność, dla innych smutny obowiązek. W tym roku warto pamiętać o zmianach w przepisach podatkowych, choćby o kwocie wolnej od podatku, ale uwaga, zmieniającej się w zależności od kwoty całkowitych dochodów w 2017 roku. To naturalne, że nie znamy wszystkich zmian w prawie i dlatego tym bardziej chętnie powinniśmy sięgać po wiedzę tych, którzy przepisy znają i wiedzą, jak je interpretować. Każdy poniedziałek aż do kwietnia, począwszy już od 5 lutego, będziemy w intranecie publikować materiały w postaci pytań i odpowiedzi oraz tego, co nowego pojawiło się w polskim prawie podatkowym, gdzie można będzie znaleźć informacje i odpowiedzi na wiele wątpliwości mogących się nasuwać przy rozliczeniach. Oprócz tego, jeżeli pracownicy mieliby jakieś wątpliwości dodatkowe, zachęcamy ich do przesyłania pytań na specjalnie dedykowaną temu skrzynkę mailową pity2017@orlen.pl.
i postaramy się w miarę możliwości niezwłocznie odpowiadać na te pytania, żeby nie pozostawić pracowników samych z tymi wątpliwościami. Najbardziej popularny formularz podatkowy to PIT-37. Wypełniają go m.in. pracownicy etatowi czy emeryci i renciści. Zeznanie można sporządzić na papierze lub, jeśli naprawdę nie lubicie odwiedzać Urzędu Skarbowego, złożyć je przez internet, co jest wygodniejsze i prostsze. Bez względu na formę, rozliczenie roczne musi trafić do Urzędu Skarbowego w wyznaczonym terminie. A zatem na koniec kilka ważnych dat. Pracodawca ma czas na przekazanie nam druku PIT 11 do 28 lutego. My, na złożenie zeznania, mamy czas do 30 kwietnia włącznie. Orlen. Nie tylko dlatego, że jest narodowym czempionem, ale przede wszystkim z poczucia obowiązku wspierania polskiej kultury narodowej jest partnerem wielu ważnych instytucji, czy też darczyńcą ważnych dla kraju wydarzeń. Ale nie tylko w skali kraju podejmujemy takie działania, oczywiście także w wymiarze lokalnym, a dowodem tego jest długa i owocna zarazem współpraca z Muzeum Mazowieckim w Płocku, które szczyci się wystawą secesji, a ta ma już 50 lat. Wraz z powstaniem mazowieckich zakładów rafineryjnych i petrochemicznych w Płocku zapadła decyzja o rozwoju kulturalnym miasta, ponieważ w tym czasie muzea musiały mieć swoje specjalizacje. Splotem okoliczności stała się nią niebudząca w innych lokalizacjach zainteresowania secesja. Początki nie były jednak łatwe, bo na stałą ekspozycję secesji nie chciały się zgodzić ówczesne władze. Wyrażono zgodę na realizację wystawy czasowej pod tytułem Secesja w Polsce. To był rok 1967, na to wyrażono zgodę. Wystawa odniosła wielki sukces, zarówno w, można powiedzieć, warstwie środowiska muzealników, jak i wśród zwiedzających. I to był przyczynek do tego, że wreszcie wyrażono zgodę na to, żeby secesja stała się naszą specjalizacją. I od tej pory nasze zbiory bardzo szybko zaczęły rosnąć. Na przestrzeni lat w sumie zgromadzono w dziale sztuki około 14,5 tysiąca obiektów, z czego ponad 5,5 tysiąca to obiekty secesyjne, 601 neosecesja. Kolekcja z lat 20. i 30. XX wieku, w tym Art Deco, liczy prawie 1000 obiektów. No jeśli chodzi o nasze perły, to na pewno wyroby firmy Emila Gallet czy Bugatti. Mamy tutaj serwis znanego belgijskiego twórcy Emila van de Velde. Nasz główny wysiłek w tej chwili idzie w kierunku rozwoju kolekcji Art Deco. Jesteśmy de facto gotowi na stworzenie nowej ekspozycji poświęconej Art Deco i tak jak muzeum do tej pory, szczególnie poza Płockiem, Muzeum Mazowieckie zwane jest Muzeum Secesji, tak wkrótce mamy nadzieję, że będzie nazywane Muzeum Secesji i Art Deco. Muzeum Mazowieckie w Płocku zostało założone w 1821 roku i jest najstarszym publicznym muzeum w kraju. Stosownie do kalendarza ferii zimowych w całej Polsce, korporacyjna fundacja Orlen Dar Serca organizuje zimowy wypoczynek dla blisko 130 osób. Mieszkańcy 15 rodzinnych domów dziecka odwiedzają Szczyrk przez 4-tygodniowe turnusy. Pierwsi goście fundacji na ferie przyjechali 21 stycznia, ostatni wyjadą 17 lutego. Ferie zimowe fundacja organizuje od 2013 roku. W tym czasie z zimowych atrakcji skorzystało już ponad 80 rodzin, czyli blisko 650 osób. Swoje wyniki finansowe przedstawiła największa grupa rafineryjno-petrochemiczna w Czechach, spółka Unipetrol. Przychody spółki z naszej grupy liczone rok do roku wzrosły o 39%, a EBITDA LIFO w ujęciu rocznym wzrosła o 23%. Zysk netto wzrósł o 39%. Ostatni rok był rekordowy pod wieloma względami. Zwiększyliśmy sprzedaż i zyski operacyjne do poziomów historycznych. Kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój naszych kluczowych jednostek produkcyjnych. W segmencie detalicznym zainwestowaliśmy w zwiększenie liczby stacji benzynowych i ich modernizację, szczególnie w zakresie opracowywania koncepcji odświeżania Stop Cafe. Benzina powiększyła swoją wiodącą pozycję na rynku i przekroczyła 20% udziału w rynku, podsumował miniony rok Andrzej Modrzejewski, prezes zarządu Unipetrol.
Anvil, spółka z naszej grupy kapitałowej, prawie przed 2 laty podpisała umowę o współpracy z Zespołem Szkół Chemicznych we Włocławku. Spółka służy wiedzą i praktyką, a uczniowie są nadzieją na przyszłe kadry. Jak na razie odwiedzili zakład swojego patrona. Oprócz uczniów Zespołu Szkół Chemicznych w zakładzie produkcyjnym pojawili się też studenci technologii chemicznej z Politechniki Łódzkiej. Wielopokoleniowe spotkanie chemików było okazją do zaprezentowania akademickiej wiedzy i skonfrontowania jej z praktyką produkcyjną. Uczniowie i studenci mieli możliwość zapoznania się z technologiami, jakie są w Anwilu, które na co dzień obserwują jedynie poprzez reakcje w swoich laboratoriach albo w ogóle czysto teoretycznie. Nasi najlepsi specjaliści też przygotowali specjalne wykłady, warsztaty na temat tego, co produkujemy w Anwilu i jaki to ma wpływ na naszą gospodarkę. Nie był to jednak jednostronny komunikat, ponieważ i studenci, ale także po raz pierwszy uczniowie Technikum Chemicznego musieli przygotować swoje prezentacje, oczywiście na temat produktów Anwil. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że takie doświadczenie jest dla nich szczególnie ważne w kontekście tego, co będą robić w przyszłości. Poruszane tematy dotyczyły kluczowych procesów produkcyjnych, m.in. syntezy amoniaku, tradycyjnych i nowych katalizatorów syntezy amoniaku oraz przemysłowych metod otrzymywania wodoru. Warsztaty oraz wyjazd na zakład, bliskie spotkanie z technologią produkcyjną bez wątpienia pozwala lepiej zrozumieć, jak powstają nawozy azotowe oraz z czym wiąże się przetwórstwo PCW. To już wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program oczywiście za tydzień. Za tydzień będzie miał nieco inną formę, bowiem naszym gościem będzie 5. zawodnik rajdu Dakar 2018, jednocześnie oczywiście zawodnik Orlen Teamu, Kuba Przygoński. Zapraszam serdecznie, będzie o czym rozmawiać. Do zobaczenia.